Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Natalia i dzisiaj nagrywam dla Was film, o który większość, w sumie nie większość, ale część z Was mnie o niego prosiła. Więc stwierdziłam, że mogę coś takiego nagrać i jestem właśnie pod Cavallo, ponieważ nagrywam dla Was dzisiaj film z dnia mojej pracy. Bo jak większość z Was wie, to na pewno pracuję w sklepie z dzieckiem w Cavallo. Także dzisiaj nagrywam dla Was taki film, co robię w ciągu dnia. Więc no, jest godzina 10, także idę do pracy. Napić się kawki najpierw. Dobra, śniadanko już sobie zjadłam szybkie. Dzisiaj na przykład na śniadanie miałam gruszkę. Teraz łyczuś kawy, bo zanim wezmę się do pracy, trzeba wypić kawę. I w międzyczasie drukuję sobie też Wasze zamówienia, żeby iść zaraz je zebrać, a potem zacznę pakować. Dobra, słuchajcie, posiedziałam sobie trochę na TikToku z rana, przeglądałam na telefonie, co tam słychać i dowiedziałam się dzisiaj super rzeczy, bo dzisiaj zjedzie do nas Heritage w końcu, nie mogę się już doczekać, bo to jest totalnie najładniejsza kolekcja ever, jaka w ogóle była, więc już bym chciała, żeby przyjechała. I no po prostu nie mogę się doczekać. Ale nieważne. Zrobiła się godzina 11, więc muszę zebrać teraz zamówienia i potem je popakować, bo pewnie niedługo przyjedzie kurier, jeden, drugi. Także muszę się wyrobić przed nimi, żeby wszystkie paczuszki były popakowane. A później będę czekać na Heritage. Okej, zamówienia mam już zebrane. Teraz muszę podrukować na nie paragony i potem każde po kolei spakować i wydrukować na nie etykiety. Więc zabieram się za drukowanie paragonów. Thank you.
pakować paczki. Kurier już też był jeden i drugi, więc je zabrali. Także przed chwilą mogliście dostać maila, że wasze paczki zostały wysłane, bo kurier właśnie je zabrał. A teraz jem sobie drożdżóweczkę. I ogólnie to zjadłabym coś dzisiaj, ale nie wiem co i jestem strasznie marudna. No nic, czekam dalej na Heritage'a. Może kiedyś ten kurier dojedzie. Żeby nie było, że tylko siedzę i nic nie robię, to wystawiłam właśnie na stronę nowe smakoluki, skądś tej cukierenki halloweenowe. Także już są dostępne na stronie do kupienia. Podpisywałam na maile, podzwoniłam do klientów, do tych, do których musiałam. I co? I to tyle. Coś miałam jeszcze zrobić, ale zapomniałam co. A, muszę zamówić folię, opaki i kartony. Więc zaraz to zrobię i będę dalej czekać. Dobra, jako że mówiłam wam wcześniej, że wystawiam już na stronę nasze nowe smakołyki z końskiej cukierenki halloweenowe, to teraz trzeba je zawinąć w folię, żeby na przykład lukier na nich nie pękał i żeby w paczce się nie rozwaliły. Także zawijam w taką streczową folię i muszę tak zrobić z każdym ponczusiem i... I donatem. I wiecie, co właśnie przyjechało? Dziękuję. Właśnie przyjechał Heritage. Więc idę. Zapakowałam część ponczusiów, także później będę musiała jeszcze je ometkować. I zobaczcie to. Jakie one są śliczne. Fox na pewno będzie pięknie wyglądał w takim różowym. Cudo. I to nie wszystkie, bo tyle kartonów przyjechało. Także trzeba to teraz rozpakować wszystko i oglądać. Dobra, słuchajcie, nasza kolekcja jest już rozpakowana. Nie dojechało do nas jeszcze wszystko, bo to jest tylko część tego, co do nas przyjechało. Więc muszę to teraz posprawdzać. I na stronie jest już dostępne, także możecie śmiało zamawiać. A ja zabieram się za sprawdzanie, czy wszystko się zgadza. Aktualnie mogłabym tutaj zostać. To właściwie nie ma problemu, bo jest co robić. No. Masakra. I teraz to wszystko jeszcze ometkować. Jest super. O mały włos prawie zapomniałabym wam nagrać końcówki mojego dnia w pracy. Natomiast jest właśnie godzina 18:03. Skończyłam już pracę, jadę właśnie do stajni i tak to wygląda w sumie każdego dnia, że kończę pracę o 18:00, to jadę od razu do stajni. Sklep zamyka już mój szef, także ja się tym nie zajmuję, tylko jadę do siwego. A jeśli wam się mój dzień pracy podobał i chcielibyście więcej takich filmów, to możecie dać znać w komentarzu. A ja się z wami żegnam, pa!